Działa, działa. Tak, pokonaliśmy orków. Ty coś mówiłeś ostatnio do mnie, nie pamiętam co. Odsuń się! Jon Snow. Ty na razie nie. Jak masz? Dobra, jak mam. Ten miecz jest... No nie ten. Jaki ładny miecz. A ile mam gotówki? O! Trochę brakuje i git. Sprzedamy mu, nie? Mam dla ciebie. Nie masz nic? A, nie mam nic, dobra, sorry. Zejdź mi z drogi! Myślałem, że mam. Jak masz choć... Tja, nie wiem co dalej zrobić. Alchemik. No dobra, alchemik jak alchemik. Ja coś takiego podjąłem, taką decyzję? Nieznajomy. Z tymi gadałem. Jeszcze raz. Ty masz ryj podobny do mnie. A nie. Wykreślone? No, to do tego zadzwoni, zobaczymy co ten powie. O, smocze, dziecię. Znaczy mi raz z tasaka musi dostać. Raz, dwa. Tu się pojawiły te stwory. I okuny się pojawiły z powrotem. O. Chodź tu. Oj. Taki doświadczony szermierz jak ja i co? Orkowe plemię. O, kolejny poziom mam, super. Ale ja mam dopiero 15-20 potrzebuję na kosę następny krąg. Super, dosłownie. Zobaczymy, co tam pan Xardas ma do powiedzenia. To na dziewiątkę weźmiemy. Ten tam wachluje tymi ogonami.
panie Ksardasku. No, kolego. Poszukuj. No nie na to liczyłem, myślałem, że jakiś będzie dialog, ale dobra. Dobra, do obozu orków się przeniesiemy. Ten cały czas tu siedzi. Czemu nie wszedłeś do środka? Tu jeszcze jakiś jest ork. Nie masz tu. Aha, ty mu tu wskoczę. Aj, kurde, salto, tygrysie. Bekarz, tu jest taki błąd. Może to nie jest błąd. Tą wieżę daje jakoś radę wejść. Pyk. No i problem mam, bo nie wiem co dalej. Tam jest gniazdo. Tu zdobyłem jakieś rogi. Tam nie przejdę. Bo nie mogę tu. Dźwignie ani drgnie. No super. Tutaj nic ciekawego już nie będzie. No widzę, że tu jest zrobione. Tego tu nie było wcześniej, to już dorobili. Tak przynajmniej graficznie to wygląda. Mogę się mylić. Jak tu ich otworzyć, chłopaków? Panie orku. A tu co było? A tu jest woda i ten na dole. A nie, no to musiało być. Czy przycisk tu gdzieś będzie? Zielona woda. Może to szczyny są. Po co takie wejście? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co tu zrobić. Dalej. No tam, no wiadomo. Przecież ja byłem u łowców. Moje. Gdzie tu są, żeby ci otworzyć kraty? To szczerze, że tutaj będę się strasznie głupił już, bo nie wiem naprawdę. O! Po co takie wyżłobienie jest zrobione? Może po nic. No, jest duży problem. Ja nie mieć pomysłu. Tu na to można wejść? To coś tam. A. Na słupy. Też za wysoko się wydaje. A może? Gdzieś przycisk będzie. O, jest, wszedłem. Nie no, tu jest wajcha, no to co, przycisk.
No nie. Tu nic nie ma czasami. No i dupa. Ten kołowrót, a nie, ten kołowrót jest z tamtej strony. Czemu ten gościu tu nie wszedł, ten z Ulumulu? No on tu jest, no fajnie, dobra, ty powinieneś pójść na pewno tutaj otworzyć. Trzeba klucza. Może on będzie miał. Może go okradnę, tego orka. Się ewidentnie zaciął. Może go zamrożę? Nie mogę go okraść. Ruszysz się? Tu stoi. Dlaczego on nie chce wejść? Kurde. A tu co jest? A, tu można spaść i wejść sobie po skałkach. Nie wiem, jestem zagubiony. Tutaj pewnie też nic nie zdziałam. Też ten klucz jest potrzebny. No nie. I teraz z kim ja muszę pogadać? Czyżby się gra zacięła? A dla mnie ten... A, nie, do obozu tych czarnych iść, ale ja z nim tam wszystkimi gadałem już. Z tobą powinien pogadać, nie? Mam dla ciebie. Nie masz nic. Dobra, nie mam, to nie mam. Ten tu patelnia strzela. Nie wiem, no kurde, nie wiem. Sardasisko nic nie mówi. Pójdę jeszcze do góry zobaczyć. O, potworki jakieś są. Wilki. Nic nie ma. Super, tak. Zwiastun przeznaczenia, ale też nic nie ma. Wejdziemy wyżej wtedy. Potrzebuję pomocy. Też nic nie ma. Zanim odejdziesz. Oj.
Teraz tak, gdzie mam iść, żeby pogadać z tymi chłopakami tam? Jakąś miejscówkę, ten wysłał mnie, nie powiedział gdzie, albo ja nie dosłyszałem. Jest zajebiście. Jak szła gra, jak po maśle raczej. Tak teraz już nie. No tu nic nie ma, no. Tam nie ma po co iść do tej świątyni, no bo po co tam miał iść. Dobra, do magów wody się przerzucę i tamtą stronę pozwiedzam, może coś tam będzie jeszcze ważnego. Za potęgę ma... O! A nie, to jest... Chciał... Twój czas nadszedł. Jesteś godzien, by od dziś nosić szatę arcymaga wody. Możesz mnie wprowadzić. Nie mogę cię. Po co to kupowałem? Pokaż arcymag wody. Ile? Gówno takie. Mogę sprzedać ją. Was to zmarnowałem tylko. Odlecz mnie. Jestem tymi słowami. Za potęgę. Zapot! No nie, no tu nie ma nic do powiedzenia. Kurwa, co ja mam teraz zrobić? Może to nie. Lee pewnie nic nie powie ciekawego. Witaj. Co my tym? Nie, chciałem to wyłączyć, a nie. Ile teraz punktów doświadczenia potrzebuję? Ja pierdzielę. 8. 88. Czekaj, lepiej się by nic nie pakować. Ludzie zawsze gadają. To zachowaj to dziecko. Dlaczego ty? Czekaj, lepiej się by nic nie pakować. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mam już dość tej papleniny. To się już więcej nie powtórzy. Jeśli myślisz, że... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj. I co ta gra Chińcza daje? Jakiś kryształ jest, może tym coś trzeba zrobić. Kij mi w oko, kurde, nie mam pojęcia. No, z kryształem jak stoję? Potrzebnie kupiłem tą, kurwa, szatę pierdoloną. Że to się skończyło już dawno temu. Czemuś tam całujecie, zboczeńcy? Dobra, dziadek. Ty nie masz mi nic do powiedzenia. Może, ludź. Mam już do... Niestety. Gówno masz. Musisz uważać. Od razu wiedziałem, że będę. Czy mogę? Zobaczymy. Zawsze to samo. Chyba jednak. Chyba jednak. Jeśli myślisz, mam już dość tej papryki. Niltenem może pogadam. A nie wiem, zacięło się chyba. Gdzie alchemika mogę dorwać? Patrzymy, że ten będzie miał znowu 10 tysięcy kryształów. Fajnie by było. Panie kolego, powiedz, że masz coś na sprzedaż. Pokaż. Dobra, lepsze to niż nic, nie? Weźmiemy.
Zanim tarara. A czemu jedna? Nie kumam. Dobra, to zostawię. Nie wiem czemu, ale zostawię. Laska pana kostur maga jakiś. Z lekkich sprzedamy. Dobra, zardzewiałe. Nie są mi potrzebne zapewne w istocie. Stary miecz. Pałki. Pałka. Maczuga niepotrzebna. Śmieci sprzedamy jeszcze. Sztućce. Raz, dwa. Okej. Okay. Ty masz coś fajnego? Pokaż. Masz. O, 2200. Pięknie. Tobie mógłbym sprzedać stary ten. Stare szmaty maga. 500. Co zostawię? O, te posprzedajemy, nie? Proszę, szkatułka z klejnotami. Srebrny, oddawaj srebrny. Szczotka mi niepotrzebna. Łóbek, łotek. 50. Dobra, ale młotek odbiorę. Łóbek też odbiorę. Jak gotówkowo? Jeszcze trochę. Chcę do... O, panie kolego. Jesteś najlepszy. No i tak wszystkie postacie będę mieć po tyle. Handlarzem, co za handlarz, jak ma mało, nie? Dobra, co ty masz? Coś lepszego jeszcze? Jabłuszko. Ły, dobra. Srebrna misa, wypad. Przedajemy wszystko, co pierścień jakieś mocy. Puchary. Fajka, świecznik. Sztućce mi niepotrzebne. Sól zostawimy. I złoty amulet. Olej. Złote kielichy. Pyk. Złote talerze. Pyk. Złote pierścienie. Pyk, pyk. Srebrne świeczniki. Proszę bardzo. Misa z krwią to nie. To zostawimy. Ja tu się zaraz sam w coś kopię i sprzedam. Sadło czyjeś. Posążki i nosa. Może bym zostawił posążki i nosa. Ciekawe, dlaczego te kryształy są. Róg, no to zdobyłem, tak? No dobra, zobaczmy, co dalej mamy. Tu mamy dużo takich.
Dobra, z magii. Co możemy posprzedać? Kule ognia. Pięknie. Szczerze, to ja bym mógł mu sprzedać jeszcze jedną kulę ognia, a sobie wszystkie. Dobra. Tu jeszcze raz weźmiemy. Ciebie oddamy? Nie, ty za drogi jesteś, a ten? 200 stówa. Dobra, jakieś śmieciory jeszcze bym mu dał, ale już lutnia mi jest niepotrzebna. O, srebrny talerzyk. Zaraz to. Nie jesteśmy tu sponsorami, żeby... Bajka za piątkę. No dobra, masz. Czego potrzebuję? No dobra. Teraz ja bym się przeniósł tylko gdzie, żeby zrobić se... Gdzie stół alchemiczny? Na bagna. Na pewno na bagna. Wykupię procenty sobie umiejętności. Możemy otwieranie zamków jeszcze kupić? 20? Jo, to by był dobry pomysł. Gdzie są sekta? Cześć chłopaki. Ty ze mną nie gadasz pewnie. Cześć. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To się już więcej nie powtórzy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Zawsze to samo. To się już więcej nie powtórzy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się chyba nigdy nie od razu skończy. Wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Jeśli myślisz, że... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O co? Czekaj, lepiej się w nic nie pakował. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Zapewne masz rację. Super, cieszę się. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Zapewne masz rację. Dobra. Do góry. Zbudź się! Już nie śpię, zuchu. Ten tu go pichci coś. Dobra, czekaj, bo ja chcę też tu popichcić trochę. O! Jakie rzeczy mogę nowe. Kurde, co ja zrobiłem? A, bo ja muszę wypić, to już się przestraszyłem, że ten... Jest 55, dobra. Zobaczymy, co jeszcze mogę zrobić. I czemu napisy nie wychodzą? Nie kumam tego. No
Dobra, czy wracamy wtedy tak. Zeróweczka. Może się nauczę otwierania zamków. Nowy obóz, stary obóz, nowy obóz. Ty mnie naucz, dziadek. Kolejny krąg. Możesz mnie wprowadzić. Trzeci krąg to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego maga. Przystępując do niego, przestajesz być uczniem. Zaszedłeś już bardzo daleko na ścieżce magii. Potrafisz posługiwać się runami. Ta wiedza posłuży za fundament twojej dalszej nauki. Używaj magii runicznej świadomie i z rozwagą. To, czy z niej skorzystasz, czy nie, powinno zależeć wyłącznie od ciebie. Wybór, którego dokonasz, musi być ostateczny. W magii nie ma miejsca na wahanie. Wyobraź sobie wyraźnie ścieżkę, którą chcesz kroczyć i ponieś wszelkie konsekwencje swojego wyboru. Party za 25. Obyś wrócił. A ja mam ile? 35. Ojej, ty. Teraz co ja mogę, bo nie pamiętam. Na trzecim. Nie, truchtaj mi tak. Szósty. Trzeci. No kula ognia, no dobra, to tam. Pod piątką kula ognia. Uzdrowienie mamy, dobra, okej. Okay. To się jeszcze spod kula ognia. Co to jest? Telekineza jakaś. Pod siódemeczkę. Gówno takie, nic więcej nie ma. Dwa dziwne kryształy. Zapisać pod trójką. Zrobimy tak. Co to jest telekineza? Czekaj. Lepiej się by nic nie pakować. Zawsze to sam. Nie skończy. Dobra, ja muszę się nauczyć, tylko nie pytam, który uczy. Nie chciałbym. Otwieranie zamków. Ty, kosiarz. Wilk uczył? A, może ten mi da zbroję teraz. A nie, on już dał mi zbroję, nie? Pandelek. Skupuj. Nie masz gotówki. Nie jesteś ciekawym handlarzem. To się już więcej nie powtórzy. Bucz uczy? Panie Buczu! Zawsze to samo. To nie było zbyt mocne. No i przyciąłem się. Zajebiście. Ja pierdolę! Mam już dość tej paplaniny. To nie było zbyt mądre. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Niektórzy nigdy się nie nauczą. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Co za jara masz. Z tego wrażenia. Ta ta ra ta ra ta ra ta ra 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 ra. Pół godziny gram i na razie do niczego nie doszedłem, do oprócz punktu doświadczenia czy tam umiejętności. Trójeczka. Mam już dość tej paplaniny. Że będą kłopoty. Uważać na to, co mówisz przy obcy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Tak długo jak mnie to... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W tej chwili powiedziałem, że będą kłopoty. Nie ty. Kiedyś... Czekaj. Ludzie zawsze gadają. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. Wiedziałem, że będą kłopoty.
Pewnie masz rację. Chciałbym zostać ekspertem w otwieraniu zamków. Gdy nabierzesz już trochę doświadczenia, nauczysz się rozpoznawać dźwięk, jaki wydaje wytrych, zanim pęknie. Myślę, że powinieneś sobie z tym poradzić. Wsłuchaj się uważnie w dźwięki, jakie wydaje otwierany zamek, a nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Prawdziwy mistrz w tym fachu potrafi otworzyć każdą skrzynię, nie łamiąc ani jednego wytrycha. A drzwi? Teraz zobaczymy, czy drzwi będę mógł otworzyć te, co ja myślę, u orków. Ten down poszedł tam, gdzie stoi. Kurwa, zacięło się coś. On powinien wejść do obozu, moim zdaniem. Tyle grania. O chuja. Dobra. Gdzieś jeszcze była jakaś skrzynka. Dobra, wczytuję. Nie zapiszę, wczytaj. Uczę się czwartego krągu. Mam 35 punktów chyba, nie? Mhm. Oraz chociaż tyle dla siebie będę mógł zrobić. Za potęgę magii! Posępnego czerepu. Jestem gotowy do przystąpienia do czwartego kręgu. Ukończyłeś już pierwsze trzy kręgi. Nadeszła pora, byś zgłębił prawdziwą naturę magii. Magia runiczna jest zaklęta w kamieniu. W końcu runy to fragmenty magicznej rudy. Tej samej rudy, która wydobywana jest w kopalniach. Z pomocą bogów runy nasycane są magią w naszych świątyniach, stając się narzędziem naszej potęgi. Z twoją znajomością magii runicznej cała wiedza zgromadzona przez wszystkie świątynie w tym królestwie stoi przed tobą otworem. Pamiętaj, poznanie natury magii jest kluczem do poznania natury potęgi i władzy. O, 30 punktów. Już nie ma szans, żebym się nauczył chyba. Jakby oni mieli cały czas tyle sprzętu. Jakiś grom. Śmierć ożywieńcom. Lista burza, o coś nowego. Zrobimy tak. Piąteczka. Ósemeczka. Tu jeszcze jest uderzenie burzy. Ogrom 4. To są na pewno potężniejsze. Sam rażenie bym sobie zostawił. To pod dziewiątką, a teleport do nekromanty, a tu telekineza. No to jeszcze tak zrobimy. Przetestujemy to na kimś. To sobie zapiszę na 13. Ja jeszcze chcę się przenieść w jedno miejsce. Chcę jedną rzecz sprawdzić. Przemytników. Z tobą chcę pogadać, nie? Bo tobie zawsze sprzedaję. Pokaż, zapraszam. Oto misarz krwią demona. Co to za orchestra? Cholerna posoka wciąż bulgocy. Śmierć gorzej niż twoje onuce. Dawaj ten puchar, zanim się rozmyślę. A oto i twoja zapłata. Przyjmij ten posążek, Innota. Wspaniała robota. Widać niezwykły kunszt rzemieślnika. A to jest krypcy.
Daj statuetkę. Oto i twoja zapłata. Dobra, czyli on już wszystko... Znalazłeś wszystkie artefakty. Wow! Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Może okażesz tą wdzięczność w jakiś bardziej namacalny sposób. Nic się nie zmieniłeś. Ale to dobrze. Nic się nie zmieniłeś, bo mnie nie wiem jak znał. Na karku, nic się nie zmieniłeś. Zasłużyłeś na dodatkową premię za trud i niebezpieczeństwa. Oto okrągła sumka. I moja dozgodna wdzięczność. Bywaj, przyjacielu. Nie daj się złapać z tymi skarbami, Terwin. Tak, wszystko tu już mamy, okej. Uhoho, tylko 75 tysięcy, co to dla nas? 12, 12 znaczy się. Ty masz coś... Powiesz mi coś, czy będziesz się chciał ze mną lać? Odsuń się! Dobra, spierdalaj. Pamię. Ja muszę przy wodospadzie znaleźć tego jednego gościa. Dlatego już coś zrobiłem. Nie, ja mu te pręty poprzynosiłem. Tak jest. Z tym jeszcze pogadamy, ale on też nic nie ma mi do powiedzenia. Dobra, szukamy wodospadów. Wszystkich poprzechodzimy. Żeby to już być czyściutkim. Mi się wydaje, że wszędzie powchodziłem. Dobra, tu jest jakiś wodospad. Tam nie było żadnego wodospadu, nie? Tu nie ma żadnych wodospadów. Tu jest tylko ten klasztor. Nieszczęsny. Tam są wodospady. Oj, na drzewo wszedłem. No jakieś stwory, bo chciałbym spróbować mojej nowej magii. Może być nawet żuk. O. Ula, burza, lód, 7, telekineza, prom. Zobaczymy. I co? Nic z tym się nie stało. 8, 9. Kurwa, nic się nie stało tu. Co to za gówniana ta magia? Ten mi zaraz dopadnie. Jor, nic mu nie zrobił. Pfff! O ile szmalu mam już. Grom. Ognista burza jeszcze mam, coś takiego. Dobra, spieprzaj, bo mnie rozwaga. Kurde. Na którym zapisywałem? Dobra, tutaj. Odsuń się. Dobra, już ci powiedziałem coś na S. Myślałem, że tu lepsza magia jest. Dobra, idziemy tego kotka rozwalić tradycyjnie. Punkty się przydadzą. Kotecku. Jesteś kotecku. Tutaj są te wodospady, nie? Ja muszę tu przejść, a tutaj. A ja tutaj jestem, dobra, już wiem gdzie. A, pójdziesz do tego gościa. Może on znowu będzie chciał o czymś pogadać ciekawym. A ja go w ogóle wezmę jako ten partnera do przygody, nie?
Nie chce łazić ze mną. O, czy nadąży? No nie nadąży w sumie. Tutaj na razie nic ciekawego nie stanie. O ile się nie mylę. O, ten się znowu zaciął. O, będzie ze mną gadał? Nie, skrzypku. Nic nie chcesz mi powiedzieć? Kurde. Ja się błąkam jak. Chodź. Nie masz jakiegoś pytania do mnie? Dobra, chodź. Chyba już nic nie będzie pytał. Idziemy do wodospadów. Idziesz? Mamy jeszcze te... Gdzie to jest? Magicznych? Ja. Tu jest ten dziesiątka, aha, dobra. Dziesiątka to jest do wszystkich teleporty, a tamten to jest, żeby w te... Ciekawe miejsce pójść. Są wodospady. Tam było gadanie o tym mąku, czy jakoś tak, że gdzieś przy wodospadach będzie. Po których wodospadach, nie? Dobra, pójdziemy jeszcze do sekty. Znowu szuka. Nie chcę nic z tobą gadać. Z tym chcę pogadać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Co? Znowu. Ja pierdzielę. Może ja zacznę czytać, kurde. Porwanie, pomoc Diego, to co to jest? O, tu coś nie. Kto to jest ten Algirion? Kurde. A wiem, który to jest. Dobra. Stara, nowa, stara kopalnia. I to był... Gdzie my jesteśmy? Tam on jest. Tamten to jest Algirion. Co miałem tą dziurę zwiedzić. Ale ja z nim gadałem już, nie? Czy nie? Nie, to nie jesteś Algirion. A nie. To kurwa jest Algirion. Przepuść mnie.
któryś z magów, zakładam. Uja tam żaden z nich. Nie, tu coś. Ja pierdolę. To się chyba nigdy nie skończy. No nie zawsze gadaj. Myślałem, że to się skończyło już. Od razu wiedziałem, że będę. Ty też nie jesteś Algirion. Zawsze to. Kurwa, gdzie jest jakiś Algirion? Kora. Nie powinien. O, tu jest. Algirion. Pokaż mi twoje. Niestety, nasi. Ja tą księgę mam jeszcze w ogóle? To jest Algier, a nie Algirion. Dobrze wziąłem pomoc Diego. Wkurwiające światło tu jest tylko. To powinienem mógł wziąć, nie? Kurwa, nie wiem co tu zrobić. Ja pierdolę. Jak tą bramę otworzyć tu? Gdzie jest tak telekineza, czy co ja tam mam? Najpierw to ja może sobie wezmę. Naładuję się z tym spirytusem. Jakieś nowe mam te. Gdzie jest ta telekineza? Tu za ścianą coś też jest na pewno. Bo tam ten robal nóżki wystawia. Nie wiem, kurde. Ale pojebana sytuacja. Tu do wody nie mogę wejść, bo mi się gra wywali. I chuj, bądź mądry, pisz wiersze. O,
Tu mnie przeniosło. Co tu jeszcze jest? Ostatni mściciel jakiś. Śmiecz? O. Jest dwuręczny? To tak słabo punktowany jest. Dobra, nieważne. O, multiteleport. Gdzie jeszcze nie byłem? Wszędzie byłem. Do nowej kopalni jeszcze się przyniosę z Gornem. Pogadam, ale tu raczej nie ma nic. Kurwa, byś mi powiedział, gdzie ja mam iść, chłopie, a nie. Witaj! Co słychać, gówno? Na razie ci li, póki co. To było. Do zobaczenia. Gdzie są obóz orków? No on stoi, tu coś się zacięło, kurde. Czemu ty tam, kurwa, nie wchodzisz? Tam wszystkich pozabijałem w środku. Byś mi otworzył tą bramę. Ja pierdolę, bo zagra. Srardas mi nic też nie mówi. Gdzie tego jebanego alchemika mogę też znaleźć? Tu jeszcze pójdę zobaczyć. Bym musiał, kurwa, na necie popatrzeć. Za chuja nie wiem, co robić już. Czy mi się pozacinało wszystko? Tu nic nie zrobię. Co tu jeszcze jest? Dobra, to już tam. Tam, gdzie zaczęła się moja podróż. No dobra. Czyli na początek lecimy. Na chuj wyciągacie te miecze. Kilka punktów. Raz tutaj, tu nic nie będzie. Dobra, idziemy do początku gry. Ten tu nie wiadomo co biega. Poza tą kuszę. A czemu ty? Jaki gnój. Trudno, giniesz. Cię świece, promieniowałem się. Za potem.
trzymaj się. Cię przeskoczył. Już tylu co pozabijałem. No leć, leć, po tym rowie, że tu wody nie ma w tej fosie. Dobra, przebiegnę tu, ale Milton pewnie też nic nie będzie do powiedzenia. Jesteś bezdomny, jak to nic nie masz do powiedzenia. Ci bramę zamknęli gnoje. Za potęg. No tak mi się. Do zobaczenia. Chłopaki tu cały czas siedzą. Coś macie ciekawego do powiedzenia? Nic. No dobra, to idziemy do góry. Zapiszę, bo tak kawał idę już. Ucho swędzi. A? Co za przycinka? Ta skała ciekawa jest. Ciekawe po co. Jaki kawał się szło? Tu się coś otworzyło? Tu też jest krata jakaś, kurde. Tu jest pozamykane wszystko. A tu mogę wejść, tak? Do góry. Coś zrobili te półki, kurde, tutaj. No dobra, tu jest coś takiego. O kurde, tu coś jest. Jaka pizna. O kurde, tu są jakieś... Przejrzę. Rudy. Myślę, coś było. Myślę, że... Kubek. Dobra, do góry. Nie, to już nie. Ale idziemy do tych chłopaków. Czekaj, pierwszy rozwalę tego gnoja. Ty już sam jesteś? Dobra, popo. Co tutaj robisz? Odpoczywam, daj mi spokój. Aha, to wszystko, dobra. Już się myślałem, że...
Czemu tylko raz wyskakuje, nie kumam? Spodnia. Kłótnia. W domu co masz? O, ile rzeczy. O, jakiś gościu. Alchemik, tutaj jesteś! No! Po co? Dobra, za chwilę. Jakieś napoje. Dobra, zobaczymy, co tu ma ważnego. No i znalazłem alchemika, którego chciałem. Teraz tak. Nic nie dali. Dobra, panie alchemiku, chodź tu. Znalazłem wszystkie nasiona. To wspaniale. Naprawdę bardzo mi pomogły. Oto nasiona. Dziękuję. A teraz zgodnie z umową wybierz sobie nagrodę. A ducha to co to jest esencja? Zręczność chyba bym wziął. Zręczność. Wybieram esencję zręczności. Bardzo dobry wybór. Dzięki tej miksturze poprawisz swoją zręczność. Tak, dobrze wziąłem? Chyba niedobrze. Na razie mam zapisane. Nie, się statystyki otworzyć. 108. Tam był jakiś... A, 120. No to dobrze. O kurde. Pożerać serce. To. Który to jest? No, tylko dwa? Kur. Co mi tu uja robi? Uważasz, jeśli posiadasz odpowiedź. Nie masz odpowiednich ingrediencji. Uważasz dla... Jeśli posiadasz... Kurde, ile tu jest ten? Nie masz odpowiedzi. Uważaj. Jeśli posiadasz... Co to jest co? Nie masz odpowiedzi. Uważasz dla... Jeśli posiadasz... Oto wyciąg... O, wyciąg siły. Gdzie ty idziesz, Downie? Będzie mi tam gotował teraz, ja pierdzielę. Kimongu. Gdzie? 50. No tu, Downie, gdzie ty idziesz? Nie powiem, trochę się przy tym zmęczę. Zajebiście, cieszę się. 4. O. Co 25. To mi do czegoś w ogóle potrzebne było. Bo najsilniejszy i tak trzymam. Dobra. No dobra. To nie chodziło, że mam tutaj przyjść. Ale wiem, że tu alchemik jest. Myślałem, że tu będzie dalej jakaś przygoda. A tu dupa. Jest zawalone, okej.
To otwierane było, okej. Ci będą strzelać do mnie, czy nie? A jak będą? Nigdy. Schowaj! Uwa. Tu zaczęła się moja przygoda, tak? O, jest księga. Taka. Znalazłem twoją księgę. 300 punktów. No dobra, teraz się przyniosę do tego Downa. Nie tu. Tutaj. Mhm. Tak, za chwilę. Dobra. Dziadek. Dobrze go nie zabiłem. Tak. Wciąż podążasz drogą światła. Pamiętaj jednak, śmierteniku, że słońce daje życie, ale też i śmierć. Kolejny znak odnajdziesz tam, gdzie kiedyś modlitwa dawała śmiertelnikom moc zmiany kryształu. Czyli kurwa gdzie? Mi się kurwa modlili zmiennokształtni. Chyba wiem gdzie, no kurwa, na pewno wiem. Cytadeli? A w tej, dobra. Tam będzie teleport? Fanatyków? Nie. Przemytników pójdziemy. Przejdziemy się. Klasztor pewnie, a gdzie? O! Una. No, kurde. Mm.
A mnie to jest to, gdzie się modlili na klasztor do klasztorku. Się dziwnie świeci. Tak, 5 minut potrzebuję. Światło tu tylko. Wejdziemy tam. No musi być tutaj, no są zmiennokształtni, to barkowie są. Gówno, to nie będzie tu. To jeszcze zostało tutaj. Dobra, kończę to. Muszę na necie popatrzeć, co tutaj dalej zrobić, bo trochę mnie przerosło na obecną chwilę. Szczała!